spełnienie kolejnej obietnicy, jaką składaliśmy również tutaj w Radomsku. Tą obietnicę, którą również ja składałem, że będziemy rozświetlać Polskę. To się dzieje. Od 28 sierpnia samorządy w Polsce będą mogły składać wnioski o wymianę oświetleń ulicznych i obiektów użyteczności publicznej w całej Polsce. Zachęcam przede wszystkim oczywiście samorządy powiatu radomszańskiego i pozostałych tutaj w naszej okolicy, aby takie wnioski składać. O co w tym projekcie Rozświetlamy Polskę chodzi? Dopłacamy 80% kosztów do wymiany takiego oświetlenia ulicznego i chcemy, żeby to oświetlenie z tych starych, energochłonnych żarówek zamienić na niskoemisyjne, niskochłonne, jeśli chodzi o energię elektryczną, oświetlenia LED. Takie są oczywiście w wielu miejscach już w Polsce, natomiast cały czas mamy bardzo dużo punktów, w których to oświetlenie jest bardzo energochłonne, również tutaj w naszych terenach powiatu radomszańskiego. Dlatego 80% do wymiany tych punktów świetlnych będziemy dopłacać, dofinansowywać. Każda gmina będzie mogła złożyć wnioski na łączną kwotę do 4 milionów złotych. Łączny budżet tego programu to jest 1 miliard złotych. Także jest to dosyć duża kwota. Jakie przewidujemy, że będą korzyści dla nas wszystkich? To jest przede wszystkim obniżenie o 1,56 TWh zużycia energii elektrycznej rocznie. To jest bardzo dużo, to jest znaczna redukcja w skali roku, odciążenie elektrowni i innych miejsc, w których produkuje się taką energię elektryczną. To jest również obniżenie w związku z tym emisji CO2 do atmosfery, to jest 1,3 miliona ton CO2, które w sytuacji wypełnienia tego programu, szacunków, które sobie przyjęliśmy, będzie po prostu mniej emitowanych do środowiska. Także dobry program, dobra wiadomość dla wszystkich samorządowców, którzy chcą w dalszym ciągu wspierać obniżanie kosztów funkcjonowania gminy, ale przede wszystkim również dbają o kwestie środowiskowe. 1 miliard złotych za tą kwotę będziemy rozświetlać Polskę. Myślę, że to jest też pilotaż w sytuacji, kiedy te pieniądze się wyczerpią. Będziemy również ten program odtwarzać i ogłaszać kolejne nabory.